Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, wywiady fundamentalne, czas zacząć. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, dziennikarz, publicysta, autor wielu programów telewizyjnych, a także książek. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Rozmawiać będziemy o rewolucji medialnej, czy o rewolucji w stosunku papiestwa do mediów, która dokonała się za czasów Jana Pawła II. Jak traktowali media poprzednicy Jana Pawła II? No, mówię oczywiście o tych, którzy mieli z mediami do czynienia, czyli mówię o tych papieżach, którzy od XVIII wieku działali, tak bym powiedział, bo wtedy pojawiają się media. No w XIX pojawiają się media we współczesnym tego słowa znaczenie, czyli tak naprawdę od Leona XIII pewnie można mówić o jakichś relacjach papiestwa z mediami. Można mówić od Leona XIII, natomiast dwie rzeczy się tutaj zbiegły. Z jednej strony ogromny, nieprawdopodobnie przyspieszony rozwój mediów, który to epoka, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku, notujemy. W związku z tym, nawet gdyby papieże chcieli i mieli wystarczające zaufanie do mediów, podejrzewam, że nie mieliby możliwości korzystania z nich, podobnie jak papież pielgrzym Jan Paweł II miał ułatwione w pewnym sensie zadanie, jeśli chodzi właśnie o pielgrzymowanie do świata, dzięki ogromnym możliwościom technicznym, technologicznym z lataniem i tak dalej. Natomiast tutaj jedna rzecz to jest właśnie ta, że takich możliwości nie było. Dlaczego? No dlatego nie było takich możliwości, ponieważ świat jeszcze nie poszedł na tyle do przodu, żeby używać mediów w takim kształcie, w jakim teraz żyjemy, że jest... Ale to mówimy o mediach elektronicznych, ale gazety, dzienniki, powiedziałbym, notowały o wiele wyższe nakłady w XIX wieku niż w tej chwili. Ale tutaj chciałem przejść do drugiego wątku. Mianowicie zwykle bywało tak, z tego co wiem, że z reguły tak szacowne i tradycjonalistyczne i w najlepszym sensie tego słowa konserwatywne instytucje jak Kościół katolicki, no niechętnie korzystały, nie wykorzystywały mediów w należytym stopniu. To się między innymi wiązało z tego, że i wiązało się z tym, że no słusznie czy niesłusznie, ale zawsze medium towarzyszyła etykieta jakiegoś myślenia bardziej liberalnego, bardziej światowego, bardziej skłonnego do przyklaskiwania temu światu, aniżeli takiego myślenia, które idzie nieco pod prąd. Jakkolwiek papieże no, zaczęli używać w swoim czasie, dzięki Marconiemu, radia, powstało Radio Watykańskie, no to ono miało bardzo zasięg, powiedziałbym, ograniczony do tych owieczek, które i zasięg ograniczony był, jeśli chodzi o świat i jeśli chodzi o formułę przekazu, no do tych najbardziej przekonanych. Było to wydarzenie kulturowe bardziej, powiedziałbym. Znaczy, że oto Kościół zaczyna używać i posługiwać się mediami, aniżeli treść tego przekazu, która za Jana Pawła II uległa nieprawdopodobnej rewolucji. To paradoksalne, dlatego że w Stanach Zjednoczonych to protestanci byli w awangardzie rozwoju mediów elektronicznych. W przypadku radia, to pierwsze radio wprawdzie było radiem państwowym czy stanowym, ale już drugie było własnością wspólnoty wyznaniowej protestanckiej. Czy na początku radio ewangeliści no dokonywali cudów wręcz, jeśli tak można powiedzieć, z nowymi, wtedy nowymi, no bo radio w pierwszej połowie XX wieku było absolutnie nowatorską formą przekazu, cudów duszpasterskich, a rozumiem, że Kościół katolicki jak gdyby Patrzył spokojniej, powiedziałbym, z lekką nieufnością, natomiast mnie się wydaje, że jeśli chodzi o rozwój różnych protestanckich inicjatyw medialnych, a z drugiej strony to, co zrobił Jan Paweł II, to są w pewnym sensie rzeczy nieporównywalne. O ile rozwój protestanckich środków przekazu polegał na niezwykle dynamicznym, showmeńskim przekazie ewangelicznym, w najkrótszym, najkrócej rzecz biorąc, oczywiście było tam kilku, jest w dalszym ciągu kilku czy kilkunastu takich, w najlepszym sensie tego słowa, showmenów ewangelicznych, o tyle w przypadku Jana Pawła II rzecz dotyczyła czegoś innego. Ona była skoncentrowana na jednej konkretnej osobie, nie na przekazie właściwie, bo ten przekaz z tamtej strony, ze strony protestanckiej, płynął przez bardzo wieloma kanałami. Natomiast tutaj ten rozwój mediów i rewolucja medialna jest spowodowana fenomenem konkretnej jednej postaci Jana Pawła II. To znaczy z jednej strony, że media zaczęły się w sposób niezwykły interesować kimś takim jak papież. To jest w dziejach świata rzecz zupełnie niespotykana i nie tylko związana z tym, że mamy rozwój mediów.
No a z drugiej strony, że Jan Paweł II potrafił doskonale tych mediów używać, nie dekoncentrując się, nie wychodząc z roli następcy świętego Piotra i wikariusza Chrystusa na ziemi. To była rzecz zupełnie do charyzmatu Jana Pawła II za chwilę wrócimy. Ja zaczął od tego, co takiego się zmieniło za Jana Pawła II, że już od początku tego pontyfikatu zaczęto mówić o tym, że on traktuje media, traktuje dziennikarzy inaczej niż jego poprzednicy, także ci poprzednicy, którzy nieustannie podkreślali potrzebę otwartości, dialogu, debaty i tak dalej. No myślę tutaj o Pawle VI przede wszystkim, bo to on dużo pisał o dialogiczności, ale i pozbywał się wielu atrybutów takiego feudalnego kościoła, ale powiedziałbym, z siebie nie zmienił, znaczy pozostał tym samym w kurii rzymskiej ukształtowanym duchownym, który miał kłopoty z kontaktami z ludźmi. I to jest właściwie odpowiedź na to pytanie, bo moim zdaniem, i tutaj nie będę odkrywczy, fenomen Jana Pawła II na bardzo wielu polach jego działalności jako papieża, gdzie mówimy, że odkrył bardzo wiele przestrzeni ekumenicznych, międzyreligijnych, jeśli chodzi o całą sprawę rewolucji seksualnej, tej właściwie teologii ciała, rewolucji seksualnej w najlepszym sensie tego słowa, to w gruncie rzeczy on się tego nie musiał uczyć. Otóż cały fenomen Jana Pawła II chyba polega na tym, tylko i aż, że w gruncie rzeczy robił dokładnie to samo, co jako ksiądz, biskup i kardynał i metropolita krakowski, tylko w megaskali. Cały fenomen Jana Pawła II i również w tym jego kontakt z mediami polegał na tym, że on nigdy nie miał kłopotów z kontaktem z ludźmi. To nie był człowiek, jak jeden z wielu, jak niemal w czasach nowożytnych prawie, że każdy papież ukształtowany za biurkiem, ukształtowany w kurii rzymskiej, ukształtowany w jakimś wielkim watykańskim urzędzie, czy w jakiejś wielkiej metropolii, tylko to był człowiek dialogu, wymiany myśli. Dla niego spotkanie z drugim człowiekiem w sensie takiego przekazu ewangelicznego i zastanowienia się nad tym, jak jest i co zrobić, żeby było lepiej, w tym w sensie ewangelicznym, to był jego żywioł. On się tego nie musiał uczyć. I tutaj, no, z całym szacunkiem, nie ja jestem od tego, żeby porównywać papieży, zwłaszcza in plus czy in minus, ale tu widać ogromną różnicę między Janem Pawłem II a Benedyktem XVI. Ja, Boże broń, nie chcę tego wartościować. Ja tylko chcę powiedzieć, jak nawet w przypadku urzędu papieskiego doświadczenie życiowe odgrywa, jak ogromną rolę odgrywa, jaki to jest, jak ogromne piętno na papiestwie mogą wywrzeć doświadczenia z najwcześniejszych nawet ale Benedykt XVI akurat nie jest ukształtowany za biurkiem Kongregacji Watykańskiej. On do Watykanu przyszedł jako ukształtowany teolog, no nie chcę powiedzieć duszpasterz, bo duszpasterzem był bardzo krótko, powiedziałbym, otóż prawie to, w ogóle. Ale pamiętajmy, że on naprawdę z prawdziwym bólem, to nie była żadna kokieteria, bo w wypadku być może części, czy iluś tam hierarchów byłaby to kokieteria, gdyby wzywany przez papieża do objęcia jednego z najważniejszych urzędów w kościele, on miał wątpliwości, bo on chciał napisać jeszcze książki, bo on widział siebie jako teologa, jako naukowca i tak dalej, jako profesora. W wypadku Ratzingera tak było i to widzimy teraz. Widzimy to teraz w sposobie na przykład przemawiania do tłumów. Nie wiem, czy jestem jedynym, ale podejrzewam, że nie jestem jedyną osobą, która czytając na przykład papieskie przemówienia, obsługując jakieś tam wydarzenia i jego pielgrzymki za granicą, widzę fenomenalny potencjał tekstowy tego, co ma do powiedzenia. Myślę sobie, no, tutaj się dopiero rozhula, chociaż to nie jest może najlepsze słowo w tym wypadku. Po czym widzę księdza profesora Ratzingera, wyrafinowanego intelektualistę, teologa i filozofa, który stojąc na katedrze Uniwersytetu Wiedeńskiego czy Monachijskiego przekazuje słuchaczom w sposób spokojny, skromny, bez gestykulacji, artykulacji, modulacji głosu, pewne treści. To jest kompletnie zupełnie coś innego niż w przypadku Jana Pawła II. Znowu, nie wartościuje, tylko pokazuje. Nie, pojawiły się takie opinie, ja sam jestem ich zwolennikiem, że to jest trochę tak, że Ratzingera, papieża Benedykta XVI lepiej się czyta niż słucha. Te jego rozprawki to są teksty pisane w dużej mierze, no, które są z przymusu wygłaszane, czytane, prawda? Podczas kiedy Jana Pawła II jednak jeszcze lepiej się słuchało niż czytało. Jego się też świetnie czytało, ale dopiero gestykulacja, oddech, tembr głosu tworzyło taką całość, która nie mogła pozostawić obojętny. Ale właśnie tutaj znowu wracamy do tajemnicy jego ukształtowania z lat młodości. No przecież to nie był showman i aktor, ale kwestia modulacji, artykulacji głosu, mowy ciała, całego gestu, no to ja w tym upatruję i tu pewnie nie będę odkrywczy,
no pewnego cudownej umiejętności wykorzystywania zdolności aktorskich, w tym najlepszym sensie tego słowa, bo dobrze mówić do tłumu, zawiesić głos, podkreślić jakąś frazę, czy użyć trzy kropka, który w tekście jest widzialny, jest widoczny, natomiast w głosie, kiedy się mówi nie, a jednak słuchacze to wychwytują, no to jest fantastyczna umiejętność. Mnie nie chodzi o to, że każdy następca Jana Pawła II ma być jego klonem w sposobie kontaktowania się z ludźmi, w sensie kontaktowania się z mediami. Natomiast no, rozumiem, że wskazujemy na to, że jednak był fenomenem i z czego ten fenomen wynika, więc moim zdaniem z tego żywiołem Jana Pawła II było zawsze duszpasterstwo. No. Bym powiedział, że kłopot będą mieli następcy Jana Pawła II, bo niezależnie od tego, że nie będą klonami, bo nie będą, będą różni, to nieuchronnie będą konfrontowani z tamtym obrazem. I co więcej, oni już są na świeczniku medialnym. Paweł VI mógł się ukryć. Jan XXIII mógł, no nie chcę powiedzieć się ukryć, ale mógł się ograniczyć do celebracji liturgicznych. Każdy kolejny papież już się nie ukryje, bo był ten, który ściągnął wszystkie media do Watykanu i spowodował, że papież stał się, powiedziałbym, Dalaj Lamą w megaskali, czyli także bohaterem wyobraźni masowej. I tutaj być może powiem coś niepopularnego, ale coś takiego mnie straszliwie drażni. Jakkolwiek jestem ogromnym fanem, by tak rzec lapidarnie, tego, co Jan Paweł II zrobił z mediami, całego kontaktu z nimi, tego doceniania mediów, to myślę, że przejawem jakiejś współczesnej choroby jest taki syndrom właśnie przykładania tej samej miary przez media do następców. To znaczy, czy oni dadzą nam wystarczającą pożywkę do tego, żebyśmy mogli o nich mówić. W największym skrócie rzecz ujmując. I mnie się wydaje, że to nie jest problem następcy Jana Pawła II, takiego czy innego, czy kolejnych. Tylko to jest problem mediów. To jest problem mediów, dlatego że myślę, ale być może to jest bardzo tradycjonalistyczne i niepopularne myślenie, że z samej definicji, z samej zasady każdy kolejny papież, wikariusz Chrystusa na ziemi, zasługuje na taką samą uwagę mediów. Niezależnie od tego, czy ma fantastyczny głos, czy przytula dzieci, czy potrafi żartować z dziennikarzami, czy też nie. I mnie się wydaje, że to wybrzydzanie mediów, a zauważam taki syndrom, że z Ratzingerem to już jest trochę inaczej, że on tak nie przemawia fajnie, że nie jest takie, jest problemem choroby mediów, a nie minusem papieża, takiego czy innego. No ale, no znowuż, no, musimy sobie zadać pytanie o skutek, prawda? Jeśli papież Jan Paweł II miał tego rodzaju predyspozycje, w tak znakomity sposób wykorzystywał, to czy to dało coś światu z ewangelicznego punktu widzenia, czy nie dało? Do tego pytania za chwilę wrócimy. Teraz chwila przerwy. Naszym gościem, przypomnę, jest Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zostańcie, jest to z nami.